Kamil Wojciechowski. Taka chyba dziwna walka, bym powiedział. No tak trochę rzeczywiście dzisiaj, tak jak obserwowaliśmy, to rywal no, robił rzeczy, które dość rzadko się zdarzają, jeśli chodzi o klatkę. Znaczy, rzadko się może nie zdarzają, może w innej częstotliwości, kolejności. No ale mówię, jest jak jest, nic na to nie poradzę. Zapraszał cię do parteru, ale nie skorzystałeś? Myślę, że chciał zaprosić mnie do parteru. Nie, nie chciałem. Zauważyłam podczas pojedynku, że twój rywal wystawiał jakby otwarte ręce, nie pięści. Czy przeszkadzało ci to w jakiś sposób? Zdekoncentrowało? Nie, nie zwróciłem uwagi. Wydaje mi się, że nie zadał ani jednego ciosu w stójce. No właśnie. Na to zwróciłem uwagę, że w ogóle jakby nie próbował, nie zagrażał w żaden sposób. Także no, nastawił się na te sprowadzenie i chciał za wszelką cenę mnie sprowadzić, no ale tak się nie da. Tak się nie da, ale takie mam wrażenie, może błędne, że te sprowadzenia były dość takie widoczne, te jego podejścia, te jego próby jakoś przez ciebie były wyczuwalne, dostrzegane, to nie było jakoś bardzo zaskakujące działanie. To znaczy, jako specjalista w tej dziedzinie wypowiem się, że w MMA, w grapplingu, w zapasach też, po prostu dystans jest zbyt daleki, jest to zbyt czytelne, zbyt widoczne i przygotowanie ataku jest tutaj kluczem, a przygotowaniem ataku w MMA są ciosy, których nie było, więc zejście raczej nie miało prawa też wyjść. Ty sam zadowolony jesteś z tej walki, jeśli chodzi o twoją osobę? No tak, jestem zadowolony z wyniku. Chciałbym się może trochę dłużej pobić, bo to jednak się trochę czasu spędziło na przyszykowaniach i gdzieś tam zawsze no, taki jakby zbyt łatwy sprawdzian, bym powiedział. Kamil, teraz to jest tak, że po walce, w której nie doznałeś chyba praktycznie żadnego urazu, chyba że ręce ewentualnie gdzieś tam delikatnie rozbite, natomiast wychodzisz z treningu, roztrenowanie, czy raczej utrzymujesz się i szukasz kolejnego pojedynku, na przykład na kolejnej 39. gali? Zobaczymy, to jest wszystko kwestią dogadania się i zawsze wszystko i tak ode mnie w sumie zależy, więc muszę zobaczyć, jak jestem sobie w stanie to poukładać czasowo, żeby móc się po prostu, tak jak mówię wczoraj z kimś w wywiadzie gadałem, że rozmawiałem, że dla mnie najważniejsze jest mieć czas i poukładać po prostu czas. Nie chcę po prostu brać walk, do których nie jestem w stanie się przygotować, bo uważam, że jest to nieprofesjonalne. Jak oceniasz ten pojedynek? Czy to był najłatwiejszy pojedynek w twojej dotychczasowej karierze? Jeżeli chodzi o MMA, no to tak. No i szybko odpowiedź, krótka, od razu wszystko się wyjaśniło, nas trochę też zatkało. Ciekawe, jak wyglądały te łatwiejsze jeszcze? No były tam zapaśniczo, czy w jiu-jitsu, no różni ludzie. Ja jestem ogólnie zawodnikiem o dużej częstotliwości startów, więc naprawdę z przeróżnymi zawodnikami walczyłem, jeżeli chodzi o poziom tych zawodników, czy tam różne ich, że tak powiem, style walki, czy budowy ciała, to już naprawdę przerobiłem przeróżne elementy. No właśnie, ja myślę, że to zasadne jest pytanie o tą kolejną galę najbliższą, dlatego że tak jak mówisz, często startujesz, lubisz często startować, to może zapytam w ten sposób, czy chciałbyś to sobie wszystko tak poukładać, żeby rzeczywiście spróbować się już na tej następnej gali FEN? No, ja nie chcę odpowiadać na to pytanie. Wiem, że teraz Jacek, mój w sumie główny partner treningowy, będzie bił się na gali Almia Fight Night w Gliwicach i na pewno będę w treningu z nim, bo chcemy się, no że tak powiem, jest to mój team i idziemy tam po kolejne zwycięstwo. A potem też gdzieś wspólnie zadecydujemy, bo to też jest w dużej mierze uzależnione od moich sparring partnerów, tak? Czy będą w stanie i no, czy mi to umożliwią. Wcześniej trenowałeś też m.in. chyba z Bartkiem Szewczykiem, byłeś u trenera Mirosława Oknińskiego, teraz oni oczywiście gdzieś tam są osobno, ale też bardzo ambitny zawodnik, który mierzy w kategorii półciężkiej na sukcesy w organizacji FEN. Będziecie trenować razem, czy raczej tak już troszkę z dystansem, bo może kiedyś się zdarzy, że się spotkacie? No właśnie jest to taka sytuacja dziwna. Ogólnie Bartek super chłopak, tak jak mówisz, ambitny, nie boi się wyzwań, startuje. Ja chyba ogólnie, na pewno bym rozmawiał, jakby była taka opcja, to rozmawiałbym z Bartkiem o tym ja, bo ja to jestem w stanie potraktować stricte sportowo, tak, że idziemy i walczymy, bo każdy z nas chce po prostu iść do przodu i żeby ta kariera się rozwijała. No jak gdzieś tam się, powiedzmy, byśmy się mieli spotkać, no nie wiem, po prostu będę rozmawiał z Bartkiem. Ja jakoś, nie zależy mi jakoś super na tym pojedynku z nim, no ale wiadomo, z kimś trzeba też się bić. Nie jest tak, że organizacja tutaj będzie rzucać tymi
przeciwnikami z rękawa, bo wiadomo, jest też, ktoś to też wczoraj gadał, że wszyscy kalkulują teraz i z tym biciem się, tak naprawdę mnie w wielu miejscach znają w Polsce, ja też dużo osób znam i idąc tym tokiem myślenia, no to faktycznie zaraz się okaże, że tego znam, tamtego znam i się z nikim nie będę mógł bić. No, w zapasach, w judo, w jiu-jitsu nikt się nie pyta, czy ktoś jest twoim kolegą, po prostu idziesz i walczysz, nie? Więc dla mnie to tak jakby, to jest normalne. To co? Dziękujemy. Tak jest, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Jeszcze jak tak, tak. Podziękować, proszę tak, bardzo. Tak, wyczytam sponsorów, bo jednak bez nich to byłoby bardzo ciężko tutaj być. Umożliwiają mi, że tak powiem, i motywują. Więc tak, Auto Active, Brokreacja, Spichlerz, MD Dom, Klima Statu, Dieta od Brokuła, MatLife Sportswear, Healthcore, Sklep Furia. I teraz mój menadżer Piotrek Janusz, PJ Promotion, dr Dominik Sieroń, Monika Zięba z Zięba Klinik, moi sparring partnerzy Teodorczuk, Mateusz Jacek Bednosz, Krzysiu Bąkiewicz, Nelson Klub i Tornado Team. Dziękujemy bardzo. Nikim nie zapomniałeś. Wiesz co, na pewno moja dziewczyna jest tutaj. Dobrze, że powiedziałeś, bo ona na to czeka. Jest takim cichym wspólnikiem w tym wszystkim i gdzieś tam zawsze, może nawet o tym nie pamiętam, nawet w niewidzialny dla mnie sposób kieruję tym wszystkim i pcham je w tą stronę, także duże podziękowania dla Sandry Pniak. Czyli Kamil i Sandra, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.